Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj gotujemy wspólnie w kuchni Joli. Małgosia. Z Naturhaus i Grzegorz. Co przygotujemy? Krem ze szparagów. Super. Co potrzebujemy do przygotowania naszego kremu? Szparagi. Zielone. Tak. Bulion. Jogurt naturalny. Oliwa. Masło klarowane. Ziemniaki. Czosnek. Cebula, szalotka. Szpinak. I jajko. I jajo. Jako dodatek. Dobra, od czego zaczynamy? Rozgrzewamy garnek, tak? Tak. Zgrzewamy garnek i wylewamy oliwę. Oliwę, zeszklimy czosnek i cebulę. Mamy nagrzany tłuszcz, pierwsza szalotka. Dodajemy do tego czosnek. No i będzie pachniało. Ziemniaki mieszamy, tak. I zalewamy bulionem. Przykrywamy i gotujemy 20 minut. Zupa nam się gotuje. W międzyczasie usmażyliśmy jajko na klarowanym maśle. Teraz zajmiemy się szparagami. Odbędziemy się tej części zdrewniałej. Jak macie szparagi, to ta część taka twarda jest niejadalna. Wszystkie odetnione. Grzegorz, a wiesz, że szparagi są afrodyzjakie? Wspaniale działają na nerki. Aha. Ze względu na zawartość kwasu asparaginowego. Są diuretyczne, oczyszczające. Same główki odstawiamy główki, tak, bo będziemy jeszcze je przygotować inaczej troszeczkę. I teraz środkowa część szparagów wędruje do garnka. I co, przykrywamy? Tak. Na 5 minut. Ok, teraz dodajemy szpinak. Gotujemy chwilkę. Teraz blendujemy nasze składniki. Ponownie rozgrzewamy na patelni tłuszcz, na którym smażyliśmy jajko. W naszym przypadku to jest masło klarowane. Jak mam już rozgrzany, dajemy główki szparagów. Teraz zahortujemy nasz jogurt. Odbieramy troszeczkę zupki. O. Jogurt naturalny. Pięknie to wygląda. Zamieszam może? Tak, proszę bardzo. Nasza zupka. O, nalewamy. Zupę mamy już gotową. Dziękujemy za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, odwiedzajcie Naturhaus, napiszcie, co chcecie zobaczyć w następnych filmach i do zobaczenia. Cześć! Hej!